W rejonie obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu w poniedziałek turystka poślizgnęła się i zjechała w dół stromego zbocza. Interweniowali ratownicy TOPR, na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Obrażenia kobiety nie okazały się groźne. Po niedługim pobycie na SOR kobieta opuściła szpital. Do zdarzenia doszło w poniedziałek koło południa. Jak opowiadał Adam Marasek z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, kobieta poślizgnęła się i po stromych śniegach zjechała na ścieżkę prowadzącą w kierunku Suchej Przełęczy. Jak tłumaczy reporter TVN24 Maciej Stasiński, stok w tym miejscu ma około 30% nachylenie. Kobieta uderzyła głową w troes, jakimś cudem omijając turystów i narciarzy i przeleciała na drugą stronę stoku, relacjonuje Stasiński. Nie jest połamana. Spadła do stromego odcinka kotła gąsienicowego, no i poleciała dalej. Wszystko wskazuje na to, że chwilowo straciła przytomność, troszkę została odrapana w czasie tego spadania, ale mamy nadzieję, że nic poważniejszego się nie stało. Nie jest połamana, nie możemy stwierdzić, czy są jakieś obrażenia wewnętrzne, to już załatwi szpital, przekazywał w poniedziałek Adam Marasek. Ratownicy zwozili kobietę w niższe partie stoku TVN24 Kraków, Marcin Szkodziński. Kobieta zjechała kilkaset metrów po stoku. Widzieli to narciarze, którzy powiadomili TOPR. Niewiele później ratownicy byli już na miejscu, aby bezpiecznie zwieść turystkę w niższe partie. Tam lądował śmigłowiec ratunkowy. Apel do wszystkich, którzy wyjeżdżają tutaj, w rejon Kasprowego, a są trochę miejsko ubrani, żeby nie wychodzili na strome odcinki szlaków i bardzo uważali, po czym idą. Tutaj każde wejście na stromy stok może spowodować poślizgnięcie i upadek. Dobrze, że tutaj pani spadając nie uderzyła w wystające skały, koło których przeleciała obok, bo pewnie by doszło do tragedii, podsumował Adam Marasek. Na miejscu lądował śmigłowiec TOPR TVN24 Kraków, Marcin Szkodziński. Kobieta wyszła ze szpitala. Reporter TVN24 dowiedział się w zakopiańskim szpitalu, że po niedługim pobycie na SOR kobieta opuściła placówkę. Została poobijana i podrapana w wielu miejscach, ale nic nie zostało złamane, więc niepotrzebna była interwencja ortopedów. Musi mówić o wielkim szczęściu, ponieważ najmniejszy kamień mógł tę historię zmienić w historię tragiczną, mówi Maciej Stasiński. Autor: Ibet Tam, RZW. Źródło: TVN24 Kraków.